to jest Sejm? Sejm to jest coś takiego, jak obradują politycy bez sensu. Na przykład wychodzi jakiś zarządca i mówi: uwaga, słuchajcie mnie, ja teraz chcę powiedzieć, teraz nie dopuśćcie do słowa. Wali pięścią ten biedny stół i co mają inni poradzić? Muszą słuchać go. Sejm to jest coś, że tam pracuje moja mama i inni ludzie. A dużo kobiet tam pracuje? Sporo i sporo mężczyzn. Są różne takie paki od prezydenta i się tak między sobą dzielą i dobiją wojny. A w Sejmie w ogóle jest okrągłe stół, bo jest takie koło. Tam w ogóle wszystko się składa z koła i są okrągłe. Strzelam dole, żeby nikt się nie nabił na kanwę. Bo tam jest bardzo nerwowo. A dlaczego tam jest tak nerwowo? Bo właśnie sprawy ustawiają miary państwowej, że ktoś się bardzo denerwuje, no bo inni mu przerywają. Kultury, no bo powinny być Sejmu wychłostanie. A nad tym w takim razie ci wszyscy ludzie tak ciężko obradują. Nad pieniążkami, no bo oni chcą zgarnąć wszystkie pieniądze. I chcą zadziwić ustawę. Jaką? Ja już nie wiem, jak to pan przemawia. A nie widziała nigdy, jak oni ustalają tę ustawę. Można w telewizji zobaczyć. To jest ustawa państwowa, ogólnomiędzynarodowa. A kto w takim razie spośród polityków może w takim Sejmie obradować? Ten, co siedzi po środku i ma taki nasiennik złoty i on może założyć tą ustawę i obradować, bo on jest sędzią najważniejszy. Obradować mogą USA, SLD, Lupery, Partie Chłopów Małolornych i Platformy. Politycy, z kasy. A czy wyznacznie jakichś ważnych polityków, którzy zabierają głos w Sejmie? Leszek Miller. Trzeba wszystko postawić na jego punkcie. On rządzi, on nie rządzi. Kto? Leszek. Kim jest? Sędzią Niezwisłym. A gdzie ten sędzia jest? Warszawa.